Dzień dobry, nazywam się Mateusz Płodalski. W dzisiejszym webinarze przedstawię symulację procesów odlewniczych za pomocą programu Alter Inspire Cast. Program Alter Inspire Cast służy do symulacji procesu odlewania, pozwala użytkownikowi ulepszyć, zoptymalizować tworzony element. Narzędzie to pomaga uniknąć typowych defektów odlewania, takich jak porowatość czy pęcherzyki powietrza oraz wiele innych. Program oferuje innowacyjny, przyjazny użytkownikowi interfejs, pozwalający zarówno ekspertowi, jak i początkującemu w 5 prostych krokach przeprowadzić symulację. Są to import lub stworzenie geometrii, czyli wrzucenie do programu wcześniej przygotowanej geometrii w programie CAD-owskim bądź stworzenie jej w programie bezpośrednio. Zdefiniowanie układu wlewowego, dodanie komponentów, czyli wskazanie w modelu miejsca, w którym wlewany jest materiał, bądź też dodanie komponentów dodatkowych do naszego modelu. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie parametrów procesu, czyli dobranie metody wytworzenia odlewu oraz jej parametrów. Metody odlewania, jakie można zasymulować w programie, to m.in. odlew niskociśnieniowy, wysokociśnieniowy, grawitacyjny w formach piaskowych, kokilowy oraz inne. Następnym krokiem jest zapuszczenie analizy. Tutaj mamy do wyboru symulację zalewania i krzepnięcia. Ostatnim krokiem, jaki wykonujemy przy pracy z programem, jest przegląd uzyskanych wyników. Wizualizacja oraz eksport danych uzyskanych w analizie procesu są bardzo tutaj przejrzyste oraz łatwo dostępne do przeanalizowania. Webinar będzie przebiegał w 3 dużych punktach. Pierwszym jest omówienie nowego interfejsu użytkownika względem poprzedniej wersji, w której program nazywał się Click to Cast. Kolejnym punktem jest konfiguracja procesu i nowe funkcje, jakie otrzymał program. Trzecim punktem będzie omówienie wyników analizy oraz nowe funkcje w tych wynikach analizy. Interfejs użytkownika w programie InspireCast w najnowszej wersji otrzymał wygląd znany nam z programu Inspire. Wygląd ten mają przybrać, już przybrały pozostałe programy z pakietu Inspire. Wygląd ten możemy także już zobaczyć w programach Inspire Form oraz Inspire Extrude. Okienko przedstawia się zatem następująco. W górnej części widzimy wstążki z głównymi funkcjami programu, czyli wcześniej wspomniane 5 kroków tworzenia symulacji. Poniżej widzimy legendę dodatkowych komponentów, które możemy dodać do naszego modelu. Poniżej w lewym dolnym rogu widzimy pasek kontrolny widoków. Po prawej stronie widzimy możliwość zmiany widocznych jednostek. Wymagania sprzętowe, jakie są potrzebne do uruchomienia programu InspireCast, to minimum Windows 7 bądź nowszy, tylko wersje 64-bitowe. Jeśli chodzi o hardware, jest to karta graficzna z co najmniej 256 MB wbudowanej pamięci. Zintegrowany sprzęt graficzny nie jest obsługiwany. Jeśli chodzi o pamięć RAM, 4 GB, zalecane jest 8. Jeśli chodzi o dysk twardy, jest to co najmniej 10 GB wolnej pamięci w naszym komputerze. Program w nowej odsłonie otrzymał nowe rozszerzenie pliku. Jest to rozszerzenie pakietu Inspire. W przypadku programu do odlewania jest to plik z rozszerzeniem iCast. Oprócz tego dostał możliwość importowania wielu plików geometrii. Dodana została także obsługa wielu popularnych formatów, takich jak IPT Inventora, eMode, czy CatPart, CatCat, czy pliki SolidWorksa. Do tej pory dostępny był jedynie format STL. Tutaj widzimy, jest tych formatów więcej dostępnych. Jeśli chodzi o format siatki, którą możemy zaimportować do programu, jest to siatka programu OptiStack. Analogicznie pliki do eksportu
Też tutaj mamy do wyboru cztery różne pliki, między innymi Parasolis, Step, czy IGES, czy ACES. Są to najbardziej popularne formaty. Format siatki, jaką możemy wyeksportować z programu, są to OBJ oraz VRML. Tak jak już wcześniej wspomniałem, program zyskał nową funkcję tworzenia oraz edycji geometrii z poziomu programu, także nie potrzebujemy tutaj programu CAD-owskiego, jesteśmy w stanie stworzyć model już bezpośrednio w Inspire CAD. Zyskał funkcję tworzenia i modyfikacji geometrii znane nam właśnie z programu Inspire, czyli tak jak polynurbs, wyciągnięcia, odbicie lustrzane, operacje boolowskie czy dodanie symetrii. Dodanie symetrii jest tutaj też istotne, jesteśmy w stanie przyspieszyć za pomocą symetrii obliczenia. Pozwala nam to wszystko zaoszczędzić czas. Możemy projektować kompletne systemy zalewania do naszego odlewu prosto z poziomu programu Inspire CAD. W nowej wersji programu mamy też dodatkowe komponenty, których jest więcej niż CLIP2CAD. Jesteśmy w stanie dodać następujące komponenty do układu oraz przypisać im różne właściwości. Żeby dodać komponent, najpierw musimy wskazać element do odlewu, tak by program wiedział, co jest odlewem, a co komponentem dodatkowym. Jeśli składa się on z jednej części, znaczy, że on się automatycznie. Dostępne komponenty to core, czyli rdzeń. Jest to komponent, który służy do odtworzenia wewnętrznego kształtu modelu. Jest on powszechnie stosowany w odlewach piaskowych, ale może być też również stosowany w innych procesach. W programie możemy wybrać komponent z czterech rodzajów piasku oraz ze stali. Wpływ ma on na porowatość odlewu, ponieważ porowatość skurczowa jest bardziej prawdopodobna w izolowanych obszarach, co możemy tutaj za pomocą programu sprawdzić. Kolejnym elementem dodatkowym, jaki możemy do naszego układu wstawić, jest trzylem, czyli jest to komponent służący do przyspieszenia krzepnięcia w określonym obszarze formy do odlewania metalu. Też stosuje się ten element tak właśnie, by polepszyć jakość naszego odlewu. Może być on wykonany z dowolnego materiału o wysokiej pojemności cieplnej, taki jak stal, żelazo lub miedź. Kolejnym komponentem, akurat tego komponentu też nie było w poprzedniej wersji, jest riser, czyli jest to zbiornik materiałów wbudowany w formę. Służy on, żeby zapobiec porowatości wynikającej ze skurczu. Dostarcza on stopiony metal do odlewu, dzięki czemu porowatość tworzy się w tym elemencie, natomiast nie w odlewie. Po zaczepnięciu usuwa się pion i część jest wolna od porowatości. Kolejnym elementem, który możemy dodać do układu jest lip, czyli tuleja. Jest to element piasku, który jest umieszczony wokół ruzera, czyli naszego pionu zasilającego. W obecnej wersji występują dwa rodzaje tulei. Jest to tuleja izotermiczna oraz egzotermiczna. Tuleja izotermiczna utrzymuje ciepło i pomaga pionowi w zasilaniu komponentu dłużej. Oprócz zdefiniowania typu tulei wprowadzamy także jej temperaturę, grubość tej tulei oraz czas palenia dla tulei izotermicznej. Natomiast temperaturę zapłonu oraz uwalnianie ciepła dla tulei egzotermicznej. Kolejnym komponentem jest tak zwany overflow. Jest to wgłębienie w matrycy, które działa jak wylot powietrza, aby dać jego upust tego nadmiarowi, także nadmiarowi przepływu metalu, co też znacząco wpływa na polepszenie jakości odlewu. Kolejnym elementem, który możemy dodać i dla którego możemy uzyskać wyniki w późniejszej fazie pracy z programem, jest Smolt, czyli forma, która jest ramką ograniczającą dla naszych elementów odlewniczych, stanowioną o naszym kształcie. I też na koniec jesteśmy w stanie uzyskać wynik zachowania się tutaj formy. Ostatnim elementem, jaki program jest w stanie nam dorzucić do układu, jest system chłodzenia. Stosuje się go najczęściej w wysokociśnieniowym odlewaniu, by zapobiec rozpraszaniu ciepła i utrzymać stałą temperaturę w stosunku do formy. Pomaga on w bezproblemowym chłodzeniu odlewanych części. Pomaga utrzymać także jednorodny zakres temperatur w całej formie, szczególnie w odlewaniu właśnie pod wysokim ciśnieniem.
Porowatość skurczowa jest bardziej prawdopodobna w wyizolowanych obszarach. Możemy zobaczyć, w jaki sposób centralny region elementu jest ostatnim obszarem, w którym ma nastąpić chrzepnięcie. Temperatura formy pokazuje nam, w jaki sposób te przewody chłodzące wspomagają nam schłodzić temperaturę w regionach, w których występuje porowatość. Kolejnym typem nowości, kolejnym składnikiem nowości jest wizualizacja, w której możemy wybierać poszczególne komponenty, dodawać je do widoku bądź usuwać. Możemy też definiować sobie tutaj, co chcemy widzieć, dowolne kombinacje. Możemy łatwo zwizualizować te wyniki za pomocą legendy w lewym górnym rogu okna modelowania. Jest to też nowość w stosunku do poprzedniej wersji softu. Zostało to ułatwione i uproszczone. Możemy się bardzo łatwo przełączać między wynikami poszczególnych komponentów i pomijać niektóre z nich. Funkcja przekroje. Jest to funkcja umożliwiająca nam tworzenie i wyświetlanie płaszczyzny przekroju dwuwymiarowego w części w celu wykrycia potencjalnych problemów wewnątrz odlewu. Narzędzia używamy za pomocą kontrolki widoku znajdującej się w lewym dolnym rogu okna modelowania, by utworzyć właśnie przekroje i zmienić położenie płaszczyzny w sposób interaktywny. Jeśli chodzi o systemy jednostek, dostępne są jednostki zarówno międzynarodowe, jak i amerykańskie do odlewania, a także inne systemy metryczne i angielskie stosowane w odlewnictwie. Możemy definiować także własne systemy jednostek. Zmienić je możemy za pomocą selektora systemu jednostek w prawym dolnym rogu okna modelowania. Aby zmienić natomiast jednostki modelu, które są używane w obliczeniach, musimy przejść do preferencji i tam możemy zdefiniować obliczenia, jednostki stosowane w obliczeniach serwera oraz w eksporcie plików. Jeśli chodzi o konfigurację procesu, zmienione zostały też tutaj sposób wprowadzania tych parametrów. W odlewaniu grawitacyjnym możemy teraz wprowadzić czas napełniania oraz czas rotacji osobno. Wprowadzając punkty na krzywe czasu oraz rotacji, będziemy w stanie lepiej odtworzyć proces odlewania naszego elementu, co przełoży się na lepsze wyniki oraz bardziej rzeczywisty proces tworzenia. Jeśli chodzi o odlewanie wysokociśnieniowe, możemy teraz wprowadzać czasy i prędkości w tabeli, aby zmienić prędkość podczas napełniania formy, a także zdefiniować zmianę fazy. Możemy także modyfikować te parametry, klikając na wykresie w określone punkty, zmieniać ich położenie. Pozwoli to na lepsze tworzenie całego procesu. Jeśli chodzi o niskie ciśnienie, w przypadku niskiego ciśnienia odlewania można zmodyfikować poszczególne wartości ciśnienia w funkcji czasu, definiując je w tabeli lub również jak w przypadku wysokociśnieniowego odlewania na wykresie. Nowe funkcje oraz wyniki analizy. W tej wersji programu Inspirecast dodano nowy wynik mikroporowatości. Używa on bezwymiarowego kryterium jamy, ponieważ wartość progowa, poniżej której tworzą się porowatości, jest na ogół nieznana. Jest ona też zależna od stopu. Podobnie jak oryginalne kryterium jamy, kryterium bezwymiarowe uwzględnia lokalne warunki termiczne, ale uwzględnia także różne inne zmienne, takie jak ciśnienie, właściwości materiału czy właściwości parametrów. Kolejnym typem wyników analizy, jaki możemy uzyskać w programie, jest skurcz rury. Jest to też nowy wynik, który pozwala na sprawdzenie skurczu rury w poszczególnych częściach naszego odlewu. Wada ta występuje, gdy górna powierzchnia jest otwarta na atmosferę, jest to podobne do porowatości skurczowej. Ubytek masy tworzony jest przez skurcz metalu, natomiast gdy utworzy się skurcz, powietrze kompensuje. Kolejnym elementem naszych wyników, które jesteśmy w stanie uzyskać w programie, jest kurczenie całkowite. Jest to całkowity skurcz, czyli suma porowatości skurczowej oraz skurczu rur, który wcześniej został omówiony. Jest to też nowy wynik, który zapewnia kompleksowy widok porowatości w całym komponencie, który symulujemy w naszym programie.
To są już wszystkie nowości, które tutaj chciałem Państwu przedstawić w dzisiejszym webinarze. Chciałbym też zaprosić Państwa do udziału w Światowym Kongresie Odlewnictwa. Tam będzie oficjalna premiera programu oraz na targi technologii dla odlewnictwa metal w Kielcach, gdzie nasza firma będzie obecna na stoisku numer 47 w hali F. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam do wpisania tych pytań tutaj podczas webinaru, bądź wysłania ich na adres marketing@desart.com.pl. Zainteresowanych sprawdzeniem programu, wypróbowaniem ich podczas własnej pracy również zachęcam do kierowania się na tego e-maila. Dziękuję serdecznie za uwagę i do widzenia.